Klocki hamulcowe z mojego Kruxa po ostatnim ściganiu na wyścigu Syren KCX wyglądają tak. Tak wyglądają moje ręce, to jest odcisk. Na drugim ręku, na drugiej dłoni również mam odcisk. Tym razem były niesamowicie zmarznięte kolejny. Jechało się naprawdę paskudnie. Lepiej moim zdaniem poradziłby sobie rower MTB na dużo grubszych oponach. W każdym razie, jak wszyscy, to wszyscy śmigają na przełajach. I klocek, tak, klocek wygląda tak. Przez cały wyścig dzwonił mi niesamowicie. Myślałem, że mi się zacisk odkręcił, ale to był ten klocek właśnie, który dzwonił o tarczę, a dzwonił dlatego, że przetarła się razem z klockiem, przetarła się sprężynka, która w ogóle nie odbijała klocka. Tak. I klocek sobie dzwonił, tarł o tarczę. Nie wiem, ile sekund mnie to kosztowało, nie chcę wiedzieć. Skończyłem na 6 pozycji na 40 osób. Nie jest super dobrze, nie jest super źle. Jest tak o. Było mniej startujących, ale na koniec już została naprawdę silna ekipa. Więc to 6 miejsce było jakoś tam przewidywalne. W każdym razie nauczka na przyszłość. Zawsze sprawdzać stan klocków hamulcowych. No cóż, wymieniam je dzisiaj na takie klocuszki. Zobaczymy, jak będą się sprawdzały. Tak jest. A przy okazji, jak już jestem w garażu, zrobię też serwis supportu w Enyroadzie. Lecimy. Ok, zabieram się więc za serwisowanie supportu w Enyroadzie. Szybki serwis supportu w Enyroadzie. Nie będę go wybijał. I kilka słów wstępu, jeżeli chodzi o supporty. Chciałem się dzisiaj skupić i powiedzieć kilka słów na temat supportów PressFit, typu PressFit. Możecie sobie poczytać o innych typach supportów w internetach, nie będę o tym opowiadał. Będę opowiadał o supportach PressFit, które mam, które są właściwie chyba najbardziej popularną grupą w tym momencie, jeżeli chodzi o szosy, gravele i przełaje. I mają swoich zwolenników, mają przeciwników. Niektórzy bardzo narzekają na supporty typu PressFit, niektórzy je zachwalają. Jeżeli chodzi o PressFit, Enyroadzie nie sprawił mi on przez cały czas użytkowania żadnego problemu, to jest oryginalny support. Smarowałem go, serwisowałem go, natomiast nigdy nie słyszałem dochodzących z niego trzasków ani niczego takiego. Jeżeli chodzi o support PressFit w mojej szosie, wymieniałem go dwa razy, ale tylko i wyłącznie dlatego, że nie potrafiłem dobrze zlokalizować źródła trzasków i tak naprawdę była to najprawdopodobniej niepotrzebna wymiana. Ale cóż, jeżeli chodzi o support PressFit, który mam w przełaju, czyli BB30, ma on wiele złych opinii i troszeczkę dorzucam się do tych złych opinii. Mianowicie, jeżeli chodzi o support BB30, moim zdaniem jest on zbyt słabo uszczelniony. Albo może dlatego, że mój przełaj jest użytkowany w sposób dosyć ekstremalny. Dwa razy dosyć gruntownie musiałem czyścić łożyska w tym suporcie. I na pewno trzeba się trzymać z daleka z myjką ciśnieniową od suportu BB30. Support BB30 ma jeszcze jedną drobną wadę, o której powiem troszkę później. Natomiast jeżeli chodzi o trzaski i dziwne dźwięki pochodzące z okolic suportu i okolic naszej korby, pamiętajmy, że nie zawsze musi być to wina łożysk suportu, nie zawsze musimy zaraz wymieniać cały suport. Tak jak mówiłem wcześniej, mogą być to dźwięki pochodzące z pająka naszej korby, szczególnie w przypadku suportu BB30 i korby SRAM, która ma pająk, który dosyć łatwo łapie brud. Więc mogą być to dźwięki pochodzące z pająka korby, mogą być to dźwięki pochodzące z, tak jak mamy tutaj, mogą być to dźwięki pochodzące z lewego ramienia korby w przypadku Shimano, jeżeli mamy tutaj jakiś brud albo coś takiego. Mogą być to dźwięki pochodzące z gdzieś tutaj z przestrzeni pomiędzy osią a łożyskami, mogą być to dźwięki pochodzące z przestrzeni pomiędzy łożyskami a mufą suportu. I w najgorszym przypadku mogą być to dźwięki pochodzące z przestrzeni pomiędzy aluminiową mufą suportu a
karbonową ramą. Wiele karbonowych ram ma aluminiową mufę wklejaną w ramę, w karbon. I widziałem kilka przypadków, gdzie aluminiowa mufa po prostu odkleiła się od ramy. Jedynym ratunkiem w takim przypadku zostaje naprawa takiej ramy i ponowne, prawidłowe wklejenie mufy suportu. Natomiast jeżeli stwierdzimy, że rzeczywiście coś złego dzieje się w łożyskach, bo słyszymy jakiś dziwny dźwięk nawet przy lekkim obracaniu korby, to faktycznie możemy zabrać się za serwis łożysk. Natomiast można to zrobić w naprawdę prosty sposób i dzisiaj pokażę Wam jak. Jeszcze na koniec, jeżeli chodzi o porównanie z mojego doświadczenia suportu BB86 i BB30, wygrywa support BB86, jest moim zdaniem lepiej uszczelniony i ma jeszcze jedną ważną zaletę. Łożyska supportu BB86 są wbudowane w takie kołnierze, które wciska się w ramę, więc łożysko wywiera nacisk na mufę supportu większą powierzchnią, całą powierzchnią tego kołnierza, który jest wciskany w mufę. Natomiast w przypadku łożysk w suporcie BB30 działamy tą samą siłą na mniejszą powierzchnię styku, gdzie łożyska działają na mufę suportu. Więc widziałem też kilka przypadków, gdzie mufa suportu została wyjeżdżona łożyskami do tego stopnia, że trzeba było nakładać warstwę metalu na mufę suportu po to, żeby można było później poprawnie wpasować łożyska i żeby po prostu nie trzeszczały, nie łapały brudu. Więc takie rozwiązanie jest moim zdaniem lepsze. BB30 jest moim zdaniem trochę niedopracowany, może rzeczywiście jest super sztywny i w ogóle, ale no cóż, ja jestem zwolennikiem supportu PressFit BB86. Teraz jeżeli chodzi o serwis łożysk w przypadku BB86, można zrobić to naprawdę w prosty sposób. Wystarczy po prostu zdjąć korbę, jeżeli mamy korbę Shimano, to wiadomo, pyk, zdejmujemy to, wyciągamy. Nie będę pokazywał, jak to się robi, bo to jest super proste. I mamy gotowy suporcik na wierzchu. Teraz, żeby go wyczyścić, musimy usunąć ten wewnętrzny kołnierzyk, który jest wciśnięty w łożysko. Zaraz to zrobię. Najłatwiej to zrobić nożykiem i delikatnie podważamy równomiernie. Robię to jedną ręką. Podważamy ten kołnierzyk bez rękawiczek. Pamiętajcie, bez rękawiczek. Wyciągamy go. Tutaj mamy taką podkładeczkę. Ona jest gumowa z tej strony, więc jest szczelna, natomiast od środka jest to plastik, jest to jakieś tworzywo. I znowu podważamy delikatnie, najlepiej przesuwając tą nieostrą stronę nożyka. I wyciągamy uszczelnienie. Dobra, więc mamy łożysko na wierzchu. Teraz pora usunąć stary smar. Można to robić jakimiś odtłuszczaczami, jakimiś degreaserami. Ja używam benzynki i pędzelka. Benzyna naprawdę dobrze się sprawdza, jeżeli chodzi o usuwanie starego smaru. Na koniec po takiej operacji trzeba oczywiście wszystko dobrze osuszyć i najlepiej przedmuchać sprężonym powietrzem z kompresora. I cóż, i czyścimy. Łożysko jest wyczyszczone, przedmuchane, ładnie się kręci i teraz oczywiście najprzyjemniejsza część operacji, czyli smarowanie. Wciskamy smar, nie za dużo, nie za mało, tak z wyczuciem. Wciskamy teraz uszczelkę na miejsce i w zależności od tego, jakie mamy łożyska, jaki mamy konkretnie typ suportu, to jest BB70, tutaj mamy BB71, praktycznie to samo co BB86, ten sam standard osi. Natomiast jeżeli chodzi o łożyska,
Mogą one się różnić typem uszczelnienia. Tutaj mamy taką uszczelkę, natomiast w innych łożyskach będziemy mieli maszynowo zapakowaną uszczelkę w łożysko, więc może to różnie wyglądać, ale operacja jest podobna. Wciskamy tą uszczelkę. I ostatni brakujący element, czyli ten kołnierzyk. I zrobione. Suport jest nasmarowany, jest czyściutki, kręci się pięknie i jak widzicie, operacja nie była jakaś super skomplikowana, nie trzeba było wybijać wszystkiego, żeby szybko przeserwisować ten suport, te łożyska. A teraz na pewno będą działały lepiej, dłużej. I tyle. Dzięki za oglądanie. Czołem. Do następnego. Hej.